Zabytkowe parki w okolicach Międzyrzecza. W przypadku terenów uprawnych należy wskazać na funkcje mikroklimatyczne oraz biocentryczne zadrzewień śródpolnych, ograniczające erozję gleby, sprzyjające powstawaniu siedlisk ptactwa i owadów etnomofilicznych, zapylających, wreszcie zatrzymujące wilgoć. Można tu wskazać również na funkcje produkcyjne, utrzymywanie pszczelich pasiek, mających duże znaczenie również dla jakości i wysokości upraw oraz funkcje rekreacyjne. Zieleń tworząca swobodne grupy na terenach uprawnych określa obszary charakteryzujące się większą wilgotnością. Wartość krajobrazowa zieleni śródpolnej odnosi się w znacznym stopniu do zmniejszania sztucznej przestrzeni między obszarami zabudowanymi a granicą lasów, wypełniając rozległe obszary monokultur uprawnych. Zarówno zieleń przydrożna, jak też śródpolna określa koloryt krajobrazu i jego estetykę. Zieleń śródpolna niesie ze sobą również walory kulturowe, określające dawne podziały pól, sposoby gospodarowania, wreszcie przemiany przestrzenne w obrębie układów ruralistycznych. Zupełnie dziś nieznanym elementem są motywy ludowe i literackie, które wykorzystywały cechy krajobrazowe odnoszące się do elementów zieleni. Przykładem może to być występująca powszechnie wzdłuż polnych szlaków grusza ulęgałka, zwana także ulężałką, którą Theodor Fontan, niemiecki pisarz, określił symbolem biedy i słabych gleb dawnej Brandenburgii i Wielkopolski. Innym charakterystycznym elementem jest powszechna obecność alei z obecnością śliwy domowej zwanej węgierką.